Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Retro 6, tajemnica ulicy Przemysłowej. Gdybym pisał scenariusz filmowy rekonstruujący tę słynną sprawę, zacząłbym pewnie od sceny w redakcji poznańskiego Nowego Kuriera. Jest początek października 1933 roku. Wyobraźcie sobie grupkę podekscytowanych ludzi przyglądających się egzotycznie ubranemu mężczyźnie, który zapada właśnie w trans. To jasnowidz, fakir z Trypolisu, profesor Foady. Został poproszony przez redaktorów, aby korzystając ze swojego domniemanego metafizycznego daru, wyjaśnił kryminalną zagadkę, którą od pewnego czasu żyli poznaniacy. Chodziło o zabójstwo Marii Ogrodowskiej i zaginięcie jej synka Stasia. Na ówczesnym etapie śledztwa głównym podejrzanym był mąż zamordowanej, Stanisław Ogrodowski, pracownik kolei, który przebywał w areszcie. Oto gazetowa relacja z tego niecodziennego seansu. Profesor Foady wczuwa się najpierw w osobowość męża Lenatki Ogrodowskiego, posądzonego o dokonanie zabójstwa. Ogrodowski to twardy człowiek, mówi Foady. Nie przyzna się prędzej, dopóki nie zostanie mu przebieg zbrodni przedstawiony czarno na białym od początku do końca. A jednak widzę Ogrodowskiego, jak opuszcza w nocy miejsce swej pracy i taksówką udaje się do domu. On już od dawna czuje złość do swojej żony, z którą jest w procesie rozwodowym. Kłóci się z nią. Ona uderza go pierwsza. Ogrodowski wpada w szał. Bije. Bije aż do końca. Do zgonu. Profesor Foady chwilę odpoczywa. Zmęczyła go ta wizja. W kolejnym numerze ową relację poszerzono o szczegóły związane z tragicznym losem chłopca. Jasnowidz twierdził, że 7-letni Staś został uwięziony przez swojego ojca w jakimś ciemnym, zamkniętym miejscu. Nad tym miejscem, mówił Foady, widzę wyraźnie krzyż. Według niego chłopiec umarł z głodu i wyczerpania. Wszyscy ci, którzy uwierzyli w tę sugestywną relację, w obraz Ogrodowskiego jako sadystycznego, demonicznego mordercy własnej rodziny, parę tygodni później przeżyją zaskoczenie, które zazwyczaj staje się udziałem widzów kryminalnych filmów. Posłuchajcie. Sprawę tę rekonstruuje na podstawie doniesień ówczesnej prasy, dlatego należy założyć, że pewne ustalenia mogą rozmijać się ze stanem faktycznym. Co więcej, gazetowe relacje różnią się między sobą w zakresie szczegółów. Jeśli istnieją jeszcze akta sądowe i uda mi się kiedyś do nich dotrzeć, postaram się zweryfikować medialne opowieści. Tymczasem ta intrygująca historia przedstawiona została w sposób następujący. Jest 4 października 1933 roku, środa. Właśnie minęła godzina 15. Stanisław Ogrodowski idzie do domu na obiad, który zawsze przygotowywała mu jego żona Maria. Razem z nią i synkiem Stasiem mieszkał na ulicy Przemysłowej 30. Dociera do kamienicy, wchodzi do mieszkania mieszczącego się na poddaszu. Chce wejść do kuchni, ale ku swojemu zdziwieniu stwierdza, że drzwi są zamknięte. Po chwili namysłu postanawia pójść po szwagra zamieszkałego w pobliżu na ulicy Świętego Czesława, który miałby mu pomóc dostać się do wnętrza kuchni. Ten zagląda przez dziurkę od klucza i odskakuje przerażony. W środku leży trup w kałuży krwi. Zapada decyzja, trzeba natychmiast zawiadomić policję. Komisarz Kapuścik, pisał tajny detektyw, zastępujący chorego naczelnika Wydziału Śledczego, komisarza Nowakowskiego, znalazł się jako jeden z pierwszych przedstawicieli władz na miejscu. Przybyłym, po otworzeniu siłą drzwi od kuchni, ukazał się krew ścinający obraz. Na środku kuchni, w kałuży krwi, w zupełnym negliżu leżał trup młodej kobiety, bestialsko zamordowanej. O bestialstwie tym świadczyła twarz i głowa, które przedstawiały jedną wielką krwawą masę, zniekształconą do tego stopnia, że rozpoznanie twarzy było wręcz niemożliwe. Leżała na wznak rozciągnięta w samej koszuli, z ręką zgiętą w łokciu, jak gdyby w ostatnich chwilach gasnącego życia zasłaniała się jeszcze przed morderczymi razami zbrodniczej ręki, która w nią z całej siły godziła jakimś tępym narzędziem. Zadrapania skóry na całym niemal ciele świadczyły, że między zamordowaną a mordercą stoczona została zażarta walka, w której uległa jako słabsza fizycznie od zabójcy. W cytowanym powyżej numerze tajnego detektywa znajdujemy pasus, który skupia się na Ogrodowskim i z miejsca przedstawia go jako podejrzanego osobnika.
Rzecz najbardziej charakterystyczna, że na tym człowieku, na którym morderstwo powinno było zrobić największe wrażenie, to jest na mężu zamordowanej, Stanisławie Ogrodowskim, straszne odkrycie w kuchni przeszło właśnie bez wrażenia. Ogrodowski na wszystko to, co powyżej napisaliśmy, patrzał własnymi oczyma, nie popadł ani w rozpacz, ani w rezygnację. Przeciwnie, zachował wprost kamienny spokój. Ani jeden muskuł nie drgnął na jego twarzy, jakkolwiek oczy patrzyły na zmasakrowanego trupa własnej żony. Ten nienaturalny spokój Ogrodowskiego zwrócił przede wszystkim uwagę władz śledczych. Ten fragment jest według mnie bardzo na czasie. Pokazuje przecież, w jaki sposób media kreują morderców. Jak igrają z ludzkim życiem, zapominając o ciążącej na nich odpowiedzialności za własne słowa, ustalenia, podejrzenia. Moglibyśmy podać tu szereg przykładów pochodzących z ostatnich lat, które pokazują tragiczne skutki takiego postępowania. Ustaliwszy, że pani Maria została brutalnie zamordowana, mniej więcej 10 godzin wcześniej, dokonano jeszcze jednego odkrycia. Oto zniknął syn Ogrodowskich. Ostatnio widziano go bawiącego się na podwórku we wtorek po południu. Potem zapadł się pod ziemię. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Oczywiście wszczęto poszukiwania, które zakończyły się jednak dopiero pod koniec listopada. Do tego wątku jeszcze oczywiście wrócimy. Stanisław Ogrodowski twierdził, że widział rodzinę po raz ostatni we wtorek. Naturalnie zaprzeczał, jakoby zabił małżonkę i był odpowiedzialny za zaginięcie synka. Dowodził, że jest niewinny. Niektórzy pisali, że jego zeznania były mętne. Co jest dotychczas wiadome, rekapitulował tajny detektyw. Oto stwierdzone zostało, że Ogrodowski pracował całą noc z wtorku na środę w biurze. Wyszedł o godzinie 3 nad ranem z biura, lecz już mniej więcej po pół godzinie wrócił do pracy, po czym o godzinie 6 rano wyszedł z biura ponownie i już nie wrócił. Byłyby to okoliczności najbardziej obciążające Ogrodowskiego, że w tym właśnie czasie dokonał zbrodni, przemyślawszy jednak poprzednio najdokładniej swoje alibi. Przesłuchiwany bowiem już kilkakrotnie, Ogrodowski trwa niezmiennie przy swych zeznaniach złożonych we wstępnym śledztwie. W tak zwanym dochodzeniu pierwiastkowym, czyli w ramach wstępnych czynności procesowych, wykluczono morderstwo rabunkowe, podsumowywał Ekspres Wieczorny Ilustrowany. Z mieszkania nic bowiem nie zniknęło. Później jednak okazało się, że ktoś ukradł kilkaset złotych. Lekarze wykluczyli także morderstwo na tle seksualnym, choć sprawca, jak się zdaje, próbował wykreować wrażenie, że działał z pobudek lubieżnych. Uwaga śledczych bardzo szybko zwrócił wątek osobisty. Ustalono, że w małżeństwie Ogrodowskich źle się działo. Ładnie ujął to tajny detektyw. Obraz zbrodni przy ulicy Przemysłowej nabierze dopiero wówczas swojej plastyki, gdy zaglądniemy za kulisy życia rodzinnego Ogrodowskich. Krótko mówiąc, małżeństwo to było jednym wielkim nieporozumieniem, co objawiało się w częstych kłótniach, których świadkiem był mały Stasiu. Być może należałoby słowo kłótnia wymienić na przemoc domową. Coś takiego przecież tak naprawdę sugerowały dzienniki. Media przedstawiały tego urzędnika kolejowego jako przemocowca, hulakę, alkoholika. W czasie awantur groził czasami żonie, że ją zabije. Co ciekawe, Ogrodowski miał wnieść do sądu pozew rozwodowy. Ogrodowska, obawiając się awantur często upijającego się męża, spała oddzielnie w kuchni. Wracam jeszcze na chwilę do tajnego detektywa. Ogrodowski zaś z małym Stasiem w sąsiednim, skromnie umeblowanym pokoiku. Tak było do ostatnich dni. Być może właśnie analiza ich burzliwego życia małżeńskiego utwierdziła śledczych w przekonaniu, że zabójstwa Ogrodowskiej dokonał w afekcie jej agresywny mąż. Jeszcze tego samego dnia, czyli 4 października, zatrzymano go i osadzono w areszcie policyjnym. Nowy Kurier pouczał czytelników, że sprawa stanie przed sądem doraźnym, co oznacza specjalny, zaostrzony tryb orzekania kary, w ramach którego zabójcy trzeba dostarczyć akt oskarżenia w ciągu 21 dni. Ten wymóg sprawił, że policja zaczęła ścigać się z czasem. Po zatrzymaniu Ogrodowskiego śledczy, którymi kierował znany prokurator Sądu Okręgowego Mieczysław Hrabyk, musiała przede wszystkim wykonać dwa zadania. Po pierwsze, znaleźć narzędzie zbrodni oraz, po drugie, wyjaśnić, co się stało ze Stasiem. Ta druga kwestia budziła rzecz jasna o wiele więcej emocji. Była prawdziwą sensacją podsycaną zarówno przez prasę, jak i mieszkańców. Po pierwszych medialnych doniesieniach na temat tragedii na ulicy Przemysłowej cała ta historia zamieniła się w ekscytujący serial. Każdy, kto przewertuje ówczesną prasę w poszukiwaniu kolejnych newsów i plotek na jej temat, z całą pewnością potwierdzi tę konstatację. Posłuchajcie.
Co się stało ze Stasiem? Żyje? Został zamordowany? Czy za jego zniknięciem stoi jego ojciec, o którym się mówi, że zamordował własną żonę? Spekulacjom nie było końca. Ludność Poznania poczęła na temat zbrodni przy ulicy Przemysłowej snuć coraz to inne, jedne bardziej fantastyczne od drugich domysły, pisała jedna z gazet. Podczas gdy władze uczyniły wszystko, by znaleźć Stasia żywego czy umarłego, ludzie donosili do policji, że był widziany to tu, to tam, przeważnie na krańcach miasta. Raz samotny, innym razem znów w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Plotka popędzała plotkę, pogłoska pogłoskę, co musiało w znaczącym stopniu utrudniać pracę policji i równocześnie podnosić sprzedaż gazet, które zwęszyły w owej sprawie niezły biznes. Wymowny jest nagłówek Nowego Kuriera. Powódź alarmujących plotek zalewa straszną zbrodnię wildecką. Spekulowano na przykład, że Staś uciekł w kierunku Lubonia, gdzie miała go zatrzymać jakaś tajemnicza kobieta, która spodziewała się nagrody pieniężnej za dostarczenie poszukiwanego chłopca. W pewnym momencie gruchnęła wieść, że Stasia odnalazł pewien fornal o imieniu Piotrek gdzieś na górczyńskich polach, ale okazało się to nieprawdą. 11 października pochowano Marię Ogrodowską na cmentarzu Bożego Ciała na Dębcu. Tego samego dnia jej męża miano osadzić w areszcie na ulicy Młyńskiej. Czytelnicy prasy zainteresowani tą sprawą musieli co chwilę wpadać w konfuzję. Ogrodowskiego raz przedstawiano jako zwyrodnialca, który siarką wypala oczy kotom i zbiera wycinki z prasy o żonobójstwie, raz jako dobrego pracownika kochającego męża, którym pogardza zła małżonka. Wyobrażam sobie, z jakim podekscytowaniem poznaniacy, i nie tylko zresztą poznaniacy, sprawa uzyskała przecież zasięg ogólnokrajowy, wyrywali sobie z rąk numery, w których opisywano, co podczas sekcji zwłok znaleziono w żołądku zamordowanej, gdzie może spoczywać ciało Stasia i jakie argumenty przemawiają za winą Ogrodowskiego. Z całą pewnością duże emocje musiały wywoływać doniesienia o wizji fakira, którą przywoływałem na początku podcastu. Ciekawostka, wizyta Foadego w redakcji poznańskiego dziennika została odnotowana i skomentowana nawet przez tajnego detektywa. Czy Ogrodowski był winny, czy też nie? Któregoś dnia prasa donosiła, że ów urzędnik kolejowy przyznał się do winy. Innego dnia, że wycofał to przyznanie się. Na łamach gazet prezentowano fragmenty przesłuchań Ogrodowskiego. W jednym z nich oskarżony miał opowiadać, że prześladuje go po nocach zjawa Stasia i że bardzo chce, aby w końcu odnaleziono go, choćby martwego. Inna gazeta skwitowała to jako, uwaga, żydowskie wymysły. Przy tym wszystkim można też mówić o pojedynkach pomiędzy poszczególnymi redakcjami, które ostro walczyły o uwagę odbiorców. Szkoda, że nie możemy przenieść się w czasie i posłuchać, co mówiono na ulicach Poznania na ten temat, że nie możemy zajrzeć do poszczególnych redakcji i przekonać się, jak powstawały kolejne teksty na temat tej sprawy. Interesujące nas, miłośników true crime'u, jest to, że już wtedy kryminalistyka była dziedziną przyciągającą uwagę opinii publicznej. W jednym z artykułów znalazłem informację, że czytelnicy już niebawem dowiedzą się, czy włosy, które odnaleziono w dłoniach zamordowanej i krew zabezpieczona na jej ubraniu pochodzą od jej męża. Z tych wszystkich dziennikarskich opowieści wyłania się jeden wielki chaos informacyjny. Raz dowiadujemy się, że pętla na szyi Ogrodowskiego zaciska się, raz, że śledztwo utknęło w martwym punkcie. Pod koniec października pojawiła się informacja, że Ogrodowski wywinął się spod sądu doraźnego i że w związku z tym stanie się bohaterem procesu poszlakowego, który był udziałem Rity Gorgonowej. Jak się dowiadujemy, czytam w Nowym Kurierze, akt oskarżenia zarzucać będzie Ogrodowskiemu nie tylko zamordowanie żony, ale również zbrodnię mordu popełnioną na własnym dziecku. Staś Ogrodowski nie żyje. To dziś już nie jest żadną dowolną hipotezą, ale absolutnym pewnikiem. Władze sądowe są podobno w posiadaniu sensacyjnego materiału, który stwierdza jasno i niezbicie, że mały Staś był dla występnego ojca niewygodny i że został przez niego w zbrodniczy sposób ze świata usunięty. Zwłoki biednego chłopca gniją gdzieś w zamkniętych lochach piwnicznych, albo też spoczywają na dnie warty lub w dołach kloacznych. Rewelacyjnego materiału zebranego w tym kierunku przez urząd prokuratorski, oczywiście ze względu na obowiązującą nas tajemnicę śledztwa, publikować nie możemy. Podkreślam te słowa. Pewne jest, że Ogrodowski zabił swoją żonę oraz syna. Tajny detektyw donosił, że śledczy są przekonani o winie Ogrodowskiego. Prowadzący śledztwo komisarz Kapuścik, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Śledczego, tak kreśli sylwetkę aresztowanego Ogrodowskiego.
Jest to typ człowieka zdecydowanego na wszystko. Cechuje go niezwykłe opanowanie nerwowe i upór. Jeśli chodzi o zbrodnie, to nosił się z tą myślą już od dłuższego czasu. Tak dalece zżył się z tą myślą, że fakt zamordowania żony nie wywarł na nim żadnego wrażenia. Widziałem rozmaitych zbrodniarzy, lecz żaden nie zachował tyle zimnej krwi przy zamordowanej przez siebie osobie. W chwili, gdy policja wkroczyła do mieszkania Ogrodowskiego, ten na chwilę nawet nie stracił tupetu. Przeciwnie, biła od niego taka przerażająca obojętność, że potrzeba naprawdę wielkiego samozaparcia się siebie, żeby na moment nie załamać się. Głośny z szeregu sensacyjnych procesów w Poznaniu podprokurator Hrabyk, który z ramienia prokuratury prowadzi dochodzenie, jest jak zwykle krótki i ścisły w swych definicjach. Ogrodowski ma złe, wprost szatańskie oczy, z których przebija na wskroś zbrodnicza dusza nieznająca żadnych skrupułów. Gdy będę miał wynik ekspertyzy co do włosów, porozmawiam z nim jeszcze raz. Kończy tajemniczo naszą rozmowę słynny poznański oskarżyciel publiczny. Tyle tajny detektyw. Pewnie domyślacie się już, że sprawcą podwójnego mordu okaże się zupełnie ktoś inny. Tymczasem 28 października prasa doniosła, że do opustoszałego mieszkania Ogrodowskich włamano się i skradziono ubrania całej trójki. Pod koniec listopada natomiast nowy kurier doniósł oburzony, że Ogrodowski napisał list do marszałka Piłsudskiego, skarżąc się, że jest bezprawnie przetrzymywany w więzieniu. Uznano to za prowokujące zachowanie. Doprawdy stronniczość prasy była zaiste przerażająca. Do przełomu w śledztwie dochodzi 27 listopada 1933 roku. Na Sołaczu przy rzece Bogdance nieopodal Cegielni. Ekspres Niedzielny Ilustrowany donosił: współpracownik nasz był jednym z pierwszych na miejscu znalezienia zwłok chłopca. Spośród kupy szmat widniało czerwieniące się ciało ludzkie, znajdujące się w stanie zupełnego rozkładu. Głowa chłopca była prawie nie do poznania. Zlazła z niej skóra i przedstawiała jedną masę. Zwłoki leżały zwrócone twarzą do ziemi. Na całej głowie pełno śladów podziobania przez ptaki. Na plecach skórzany tornister szkolny. Udo chłopca poszarpane przez psy, opodal leżały buciki, a z drugiej strony zwłok uczniowska czapeczka. O kilka kroków paczka zeszytów i książek, na których widnieje niedołężną ręką dziecka położony podpis Stanisław Ogrodowski. Odkrycia zwłok dokonali dwaj młodzi mężczyźni, Zygfryd Karczyński i Edward Przybylski, którzy błądzili po lasach goleńcińskich w poszukiwaniu za wikliną. W pewnej chwili natknęli się na ciemną masę, która po zbliżeniu się okazała się trupem. Młodzieńcy natychmiast zaalarmowali posterunek 7 Komisariatu Policji Państwowej, skąd wyruszyli na miejsce znalezienia zwłok dwaj posterunkowi. Po odnalezieniu ciała chłopca wydarzenia następują po sobie, pisze gazeta z błyskawiczną wprost prędkością. Śledztwo rusza z miejsca. Okazuje się, że włosy zabezpieczone na dłoniach Ogrodowskiej nie należą do jej męża. Zostaje też zanegowany scenariusz, według którego Ogrodowski zaprowadził swojego synka na Sołacz w celu morderstwa. Nie miałby na to czasu. Prawdziwa sensacja wybuchła 30 listopada. Następuje wtedy kolejny przełom, który przypomina spektakularny filmowy zwrot akcji. Oto policja zatrzymuje niejakiego Kazimierza Łabędziewicza, który pracował w warsztatach kolejowych pod zwierzchnictwem, uwaga, uwaga, Stanisława Ogrodowskiego. Co ciekawe, pretekstem jest zupełnie inna sprawa. Dopiero w czasie przesłuchania śledczy wyjaśniają mu prawdziwy powód zatrzymania. Kim był ów mężczyzna? Gazety ochoczo udzieliły odpowiedzi. Krwawym Kazikiem, dusicielem z Poznania, człowiekiem o hipnotyzującym spojrzeniu. Dlaczego nagle znalazł się na celowniku policji? W powieściach i filmach kryminalnych często jest tak, że sprawca zostaje zidentyfikowany i zatrzymany dzięki geniuszowi śledczemu. W rzeczywistości bywa inaczej. Sprawca zostaje zatrzymany dzięki przypadkowi, łutowi szczęścia, jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia policji, czy pechowi, jeśli przyjmiemy punkt widzenia przestępcy. Czasami jest to donos, czasami jakiś niepozorny ślad, czasami przypadkowo pozyskana informacja. Jak było w tym przypadku? Podobno Łabędziewicz zdradził komuś podczas rozmowy w jakiejś restauracji, że znał małżeństwo Ogrodowskich. Na jego nieszczęście usłyszał to informator policyjny. W efekcie krwawemu Kazikowi założono obserwację.
Wkrótce okazało się, że bardzo intensywnie studiuje sprawę mordu na Przemysłowej. Czyta gazety, bywa w sądzie itd. To nadzwyczajne zainteresowanie postępami w śledztwie miało być przesłanką do zatrzymania go. Łabędziewicz po długim przesłuchaniu przyznał się do podwójnego zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Potrzebował pieniędzy, dzięki którym chciał opłacić aborcję swojej kochanki. Znał Ogrodowską, bywał u niej, wiedział, że trzyma w domu gotówkę. Zastanawiając się, w jaki sposób zdobyć pieniądze, przypomniał sobie o niej. Wkrótce w jego głowie zrodził się zabójczy plan, który zrealizował 2 października 1933 roku. Ekspres Niedzielny Ilustrowany tak to opisywał. Wiedząc, że po pierwszym Ogrodowska ma jeszcze dodatkowo pensję męża, którą zawsze osobiście odbierała, udaje się Łabędziewicz w dniu 2 października do mieszkania Ogrodowskich i tam w czasie nieobecności Ogrodowskiego oraz Stasia, który był w szkole, morduje Marię Ogrodowską, dusząc ją. Następnie morderca rozbija swojej ofierze siekierą głowę i chcąc upozorować mord seksualny, odpowiednio układa jej ciało. Tutaj drobna uwaga, później okaże się, że będzie to jednak młotek. Po dokonaniu morderstwa i zrabowaniu znajdujących się w mieszkaniu pieniędzy w kwocie około 400 zł, na które złożyła się pensja Ogrodowskiego, to jest 300 zł i 100 zł, które otrzymał poprzedniego dnia za funkcję sekretarza Związku Zawodowego Kolejarzy, bandyta udaje się przed Szkołę Powszechną przy ulicy Świętego Marcina, do której uczęszczał mały Staś. Zdaje sobie sprawę, że gdyby Staś poszedł do domu i zastał zwłoki matki, to znając tajemnicę jego wizyt, zdradziłby niewątpliwie policji, że nikt inny tylko Łabędziewicz mógł dokonać morderstwa. Postanawia więc zgładzić również Stasia. Łabędziewicz oczekuje chłopca dość długo przed szkołą i gdy ten wychodzi z kolegami, idzie za nim krok w krok, aż do ulicy Jakuba Wójka, gdzie Staś pożegnał się z kolegami. Wówczas Łabędziewicz szedł jeszcze za chłopcem przez pewien czas i gdy Staś skierował się do domu, bandyta przystąpił do niego, prosząc, by poszedł z nim razem na Sołacz, gdzie rzekomo ma go oczekiwać matka. Po chwili namysłu Staś decyduje się na pójście z Łabędziewiczem. Ten prowadzi go do lasku na Golęcinie i pod pretekstem odpoczynku obaj udają się w stronę Prochowni, to jest dawnego fortu. Gdy byli w odległości 300 metrów od fortu i znajdowali się nad strumykiem Bogdanką, zbrodniarz rzucił się nagle na Stasia. Chwyta za szyję i poczyna go dusić. Nieszczęśliwy chłopiec ostatkiem swych wątłych sił broni się jak może, jednak w rezultacie ulega przemocy bandyty i kona w morderczym chwycie. Po dokonaniu drugiego strasznego czynu Łabędziewicz rzuca zwłoki chłopca wraz z tornistrem na plecach w zarośla, gdzie jak wiadomo dopiero po blisko 2 miesiącach odnajdują je przypadkowo dwaj młodzieńcy. Relacja zostaje spuentowana stwierdzeniem, że Łabędziewicza czeka proces doraźny, który może zakończyć się dla niego wyrokiem śmierci. Gdy poinformowano o tym wszystkim Ogrodowskiego, ten rozpłakał się. 2 grudnia w sobotę o 12.30 opuścił mury aresztu. Był ubrany w czarny płaszcz i czarny kapelusz. Miał bladą twarz i podkrążone oczy. Towarzyszyli mu koledzy z pracy. Według Nowego Kuriera został przechwycony wtedy przez dziennikarzy i prasowym samochodem powieziony na śniadanie, w trakcie którego opowiedział o swoich straszliwych przeżyciach. Któryś z dziennikarzy stwierdził, że słuchało się tego jak nieprawdopodobnej fantazji filmowej. Proces w sprawie podwójnego zabójstwa zaczął się 28 grudnia 1933 roku. Tego dnia przed gmachem Sądu Okręgowego w Poznaniu zebrały się tłumy. Relację z tego wydarzenia zdał tajny detektyw w numerze, który teraz mam przed oczami. Łabędziewicz miał się zaprezentować jako prawdziwy zbój, któremu nie drgnęła nawet powieka. Po odczytaniu aktu oskarżenia, który zawierał bardzo bogaty rejestr przestępstw Łabędziewicza, sąd przystąpił do jego 2-godzinnego przesłuchania. Miał mocnym, wolnym, lecz stanowczym głosem opowiadać o swojej przestępczej karierze, którą zaczął bardzo wcześnie, bo już w 1907 roku. Jego wyjaśnienia złożone przed sądem tajny detektyw zatytułował bardzo efekciarsko „Upiorna spowiedź”. Na zapytanie przewodniczącego, jak poznał Ogrodowską, Łabędziewicz woła z patosem: „Chcę się dzisiaj tu wyspowiadać, jak jestem już trup i ginę z tego świata, ale nie jako zbrodniarz w celu rabunku, ale dlatego, że kochałem nad życie drugą kobietę. Dzisiaj na ostatnim sądzie tego świata chcę się szczerze wyspowiadać”. I opowiada. Czytamy w tajnym detektywie.
że Ogrodowskiego poznał w dniu 12 września, gdy znalazł go leżącego popijanemu na ulicy Przemysłowej. Kiedy żonę zawiadomił o stanie jej męża, Ogrodowska miała powiedzieć: niech on leży, aż zgnije, i zaczęła mu opowiadać, jakie tragiczne ma życie z mężem, który się codziennie upija. Gdy odchodził tej nocy z mieszkania Ogrodowskich, ona prosiła go, żeby przyszedł ponownie, gdyż musi dla niej zrobić pewną rzecz. Kiedy w kilka dni przyszedł po raz drugi, Ogrodowska zażądała, by postarał się dla niej o truciznę, ponieważ musi pozbyć się męża. Jemu pieniądze były wtedy potrzebne, pomyślał więc sobie: zrobię tę truciznę, wiedząc, że nie będzie szkodziła na zdrowiu. Sfabrykował proszek składający się z mąki, cukru i soli i sprzedał go za 5 zł Ogrodowskiej, radząc, ażeby podawała proszek mężowi w drobnych ilościach. Na jej powtórne żądanie przyniósł ten sam proszek ponownie, jednak w większej ilości, zażądał od niej 30 zł. Było to pod koniec września. Ponieważ Ogrodowska nie posiadała pieniędzy w domu, poleciła mu przyjść po odbiór tychże w pierwszych dniach października. Tu Łabędziewicz opowiada, jaki wstręt wzbudziła w nim Ogrodowska. Po raz pierwszy uczuł do niej odrazę, gdy otwarcie zażądała trucizny, nie tając, że chce męża otruć. Przychodził kilka razy do niej, gdy Ogrodowskiego nie było, gdyż znając jej zamiary co do męża, chciał ją wykorzystać materialnie. Pieniędzy potrzebował, ponieważ musiał zwrócić inwalidzie Świątkowskiemu, u którego mieszkał, pewną sumę pieniężną wyłożoną przez niego na dwukrotny, niedozwolony zabieg u Świątkowskiej spowodowany przez Łabędziewicza. Kiedy 3 października przybył o godzinie 9 rano do Ogrodowskiej, Staś był jeszcze w domu. Gdy wyszedł do szkoły i zostali sami, wówczas Ogrodowska zaczęła robić gwałtowne wyrzuty Łabędziewiczowi, że trucizna zbyt pomału działa. Nie mogłem zapanować nad sobą, zapomniałem o wszystkim. Poczułem taki wstręt do tej kobiety, że kiedy zbliżyła się do mnie, dobyłem młotka i uderzyłem ją. Wyszedłem ogromnie wzburzony. Poszedłem nad wartę i tam pozbyłem się klucza i młotka. Ciąg dalszy znamy już z wcześniejszych doniesień prasowych, dlatego w tym momencie urywam narrację oskarżonego. Dalej tajny detektyw przedstawia zeznania Władysławy Świątkowskiej. Okazuje się, że Łabędziewicz był pielęgniarzem jej męża, wspomnianego przed chwilą wojennego inwalidy. Był dla niego dobrym, troskliwym pielęgniarzem. Co więcej, jak słyszeliśmy, mieszkał z nim pod jednym dachem. 3 października wrócił późnym wieczorem lekko podchmielony. Przyniósł ze sobą 100 zł oraz gąsiorek wina. Gdy sprawa morderstwa Ogrodowskiej stała się głośna, krytycznie wypowiadał się o podejrzanym. Podobno krótko przed aresztowaniem wykazywał zdenerwowanie. Autor artykułu podkreśla, że w czasie rozprawy Łabędziewicz spoglądał na Świątkowską czułym wzrokiem. Gdy ta opuściła salę, miał krzyknąć, że chciał ją Władzie kochaną zobaczyć. Dalej tajny detektyw przedstawia zeznania samego Ogrodowskiego. Ten przyznawał, że ich małżeństwo nie było udane. Opisywał dzień, w którym znalazł swoją żonę zamordowaną. Mówił o szoku, który przeżył i który trwał jakiś tydzień. Ważnym momentem rozprawy były zeznania biegłych. Całodniowa rozprawa dobiegała końca, pisał tajny detektyw. Przed zamknięciem postępowania dowodowego zabrali głos jeszcze 3 lekarze rzeczoznawcy. Profesor dr Choroszkiewicz stwierdził, że śmierć Ogrodowskiej nastąpiła z uduszenia. Rany tłuczone w liczbie 5, jakie znaleziono na jej głowie, tylko ją ogłuszyły. Pod pętlą z ręcznika wydała ostatnie tchnienia. Sekcja zwłok Stasia wykazała również, że śmierć nastąpiła wskutek uduszenia. Co do Łabędziewicza, to stan jego umysłowy nie wykazał jakichkolwiek cech chorobowych. Przeżycia jego młodości nie były tak dalece silne, aby wykluczały jego odpowiedzialność sądową. Jak w chwili obecnej zdrów jest zupełnie na umyśle, tak też w chwili popełnienia morderstw był zupełnie odpowiedzialny za swoje czyny. Drugi rzeczoznawca, profesor dr Borowiecki, przychylił się w zupełności do wywodów swego poprzednika. O godzinie 17 głos zabrał oskarżyciel publiczny, po czym mowę obrończą wygłosił obrońca mecenas Gady. W ostatnim słowie zabrał głos Łabędziewicz, który jeszcze raz podkreślił, że nie zamordował z chęci zysku, a popełnił swój czyn, nie zdając sobie z tego sprawy, bo nie wiedział, co się wówczas z nim działo. W więzieniu mogłem popełnić samobójstwo, ciągnął dalej Łabędziewicz, ale także tego nie zrobiłem, bo chciałem stanąć przed trybunałem oraz publicznością i wyspowiadać się jak przed Bogiem. Ginę, bo muszę zginąć. Wprawdzie pan prokurator przedstawił mnie, że jestem najgorszym człowiekiem bandytą. Jednak nie ginę jako zbrodniarz, gdyż mordu nie dokonałem z chęci zysku. Proszę zatem o łagodny wymiar kary. Swoją własną relację, bardzo obszerną, opublikował również Nowy Kurier. Zachęcam do jej lektury, pojawiają się tam jeszcze inne szczegóły budujące specyfikę tej sprawy.
Łabędziewicz na przykład miał twierdzić, że według Ogrodowskiej jej mąż był zboczony seksualnie. Wyrok został ogłoszony 29 grudnia 1933 roku o godzinie 11. Sąd uznał Łabędziewicza winnym zbrodni z artykułu 225 Kodeksu Karnego, paragraf 1, który głosi, że kto zabija człowieka, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 5 lat lub dożywotnio albo karze śmierci, i skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Z lektury prasy wynika, że sąd doszedł do wniosku, iż Łabędziewicz wbrew temu, co powiedział w swojej upiornej spowiedzi, zabił Ogrodowską w celach wyłącznie rabunkowych. Dlaczego zabił Stasia? Bał się, że ten może naprowadzić śledczych na jego trop. Chłopiec widywał Łabędziewicza w domu, był także świadkiem jego odwiedzin 3 października. Opowieść o tym, że Ogrodowska chciała otruć swojego męża, została przez sąd całkowicie odrzucona jako kłamliwa. Po ogłoszeniu wyroku, na który Łabędziewicz zareagował spokojnie, twarz zarumieniła się, a oczy nabiegły łzami, jego obrońca skontaktował się natychmiast z kancelarią prezydenta Mościckiego, wnosząc prośbę o ułaskawienie. Dziennikarze Nowego Kuriera wspomnieli, że kiedy opuszczali budynek sądu, na jego dziedzińcu, za tak zwaną bramą śmierci, dozorcy budowali szubienicę. Na miejsce przybył m.in. kat o nazwisku Brown. Około 16:10 przyszła odpowiedź odmowna. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski. Wydano polecenie, żeby wyrok niezwłocznie wykonać. Dozorcy skuli skazańcowi ręce i zawiązali mu oczy czarną chustką, pisał Nowy Kurier 31 grudnia 1933 roku. Łabędziewicz szedł na szubienicę spokojnie, powtarzając za księdzem modlitwy za konających. Wyrok wykonany został o godzinie 23:10 przy świetle lampy elektrycznej. Obecni byli przy egzekucji prokurator, naczelnik więzienia, obrońca i lekarz. Śmierć skazańca stwierdzono po 20 minutach. W czasie wykonywania wyroku policja zamknęła zupełnie dostęp do więzienia od strony ulic Młyńskiej i Babińskiego. Za kordonem policji czekały na egzekucję tłumy ciekawych. Po północy wjechał na dziedziniec więzienia sądowego samochód ciężarowy. Zwłoki skazańca ułożono w przygotowanej już trumnie i przewieziono samochodem do zakładu medycyny sądowej, gdzie jeszcze w ciągu nocy przeprowadzono sekcję. Mózg mordercy badany będzie przez profesorów uniwersytetu, doktora Choroszkiewicza i doktora Borowickiego. Za duszę nawróconego zbrodniarza odprawiona zostanie w kaplicy więziennej msza święta, w której udział wezmą wszyscy więźniowie i śledczy. Zwłoki straconego przestępcy będą pochowane dziś na cmentarzu świętego Wojciecha. Według tajnego detektywa była to 6. egzekucja dokonana tego roku w Poznaniu. Moje drogie, moi drodzy, opowieść o zabójstwie na ulicy Przemysłowej 30 dobiegła końca. Dodam tylko, że podobno Stanisław Ogrodowski ożenił się po raz drugi, jeszcze przed wojną. Zmarł w 1972 roku. Jeśli ktoś z Was wie coś więcej na ten temat, posiada informacje o nieszczęsnej rodzinie Ogrodowskich, słyszał o dalszych losach pana Stanisława, proszę, żeby się do mnie odezwał. Będę bardzo wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Lajkujcie ten materiał, subskrybujcie Zabójcze Opowieści, piszcie komentarze, ślijcie maile, no i kupujcie moje książki, na przykład Chirurga albo Martwe Ciała. Do usłyszenia już niebawem.